Bardzo jesteśmy radzi i wielki to dla nas zaszczyt, że możemy Cię witać w tej naszej budującej się wspólnocie. Jako dowód wdzięczności racz, drogi Ojcze, przyjąć ten oto skromny bukiet kwiatów. A możemy zaśpiewać? Nie. No, niech żyje nam, niech żyje nam, niech żyje nam, niech żyje nam.
nami na uroczystości Ustowy. Zostań z nami, pasterzu, jak najdłużej. Błogosław dzieci, by były dobre i duże, aby kochały rodziców i wszystkich na świecie ludzi. Dobrego księdza Józefa, który się dla nas trudzi. Księżu biskupie, by służyć ludowi Bożemu, modlitwą, ofiarą mszy świętej, Słowem Bożym, błogosławieństwem, aby wspólnie modlić się w uroczystość świętego Wojciecha, patrona naszego Kościoła. Błagamy Boga Ojca Wszechmogącego, aby wszyscy, którzy zgromadzili się na tej uroczystości odpustowej, aby to dzieło budowane rękami ludzkimi służyło dla dobra naszej wspólnoty parafialnej, dla dobra całego Kościoła. I cieszymy się z tego, że do naszej wspólnoty parafialnej przybył czcigodny ksiądz biskup Julian Wojtkowski. Serdecznie witam księdza dziekana, księży proboszczów, którzy są obecni na naszej uroczystości parafialnej. Na mocy dekretu księdza arcybiskupa metropolity warmińskiego księdza arcybiskupa Edmunda Piszta z roku 1992 zostały włączone miejscowości Zabiele, Ciemna Dobrowa, Jesionowiec, Maliniak i Nowojowiec do parafii Szymana. Dekret nakładał również obowiązek wybudowania kościoła Zabiele. Mieszkańcy tych wiosek przyjeżdżali do kościoła parafialnego Wielbarku, oddalonego od 3 do 13 km. Natomiast do Zabiel mają do 3 km. Do kościoła filialnego w Zabielach przynależy 160 rodzin. Jest to 660 wiernych. W niedzielę 5 czerwca w 1994 roku ksiądz biskup Jacek Jezierski dokonał wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowego kościoła. Ten kamień został poświęcony przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Olsztynie podczas czwartej pielgrzymki do ojczyzny. Początkowo msza święta była odprawiana w starej wyremontowanej remizie strażackiej. W pierwszą niedzielę września ubiegłego roku ksiądz dziekan prałat Józef Drążek w nowym, budującym się kościele. W każdą niedzielę i święta msza święta jest o godzinie 13:00, w dzień poprzedni, w każdą środę o godzinie 16:00. Tam przy świętej naszej intencji, abyśmy w budującym się kościele mogli gromadzić się na wspólnej modlitwie, wielbiąc Boga. Święty Ojciec, Chrystus, Panie nasz, święty Ojciec,
Módlmy się. Boże, Ty umocniłeś nasz naród w wyznawaniu Twojego imienia przez nauczanie i chwalę za męczeństwo świętego Wojciecha biskupa. Spraw prosimy, aby ten, który na ziemi głosił naszym przodkom wiarę, stawiał się za nami w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Po swojej męce Jezus dał apostołom wiele dowodów, że żyje. Ukazywał się im przez 40 dni i mówił o Królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówił: słyszeliście o niej ode mnie. Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Zapytywali go zebrani: czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? Odpowiedział im: nie wasza to rzecz znać czas i chwilę, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.
przemyśle o świętym Cyrylu i Metody, a do stowach Słowian. Ojciec Święty Jan Paweł II uczynił ich patronami Europy Wschodniej, tak jak święty Benedykt z Nursi jest patronem Europy Zachodniej. Właśnie mama świętego Wojciecha była chrześcijanką, nawrócona z pogaństwa na obrządek cyrylo-metodejski. A więc uczestniczyła we mszy świętej w języku słowiańskim, ale odprawianej w takim obrządku jak nasz obrządek łaciński. Tak wiemy, każdy powołany na kapłana, misjonarza czy zakonnika zawdzięcza swoim rodzicom, a zwłaszcza swoim matkom. Święty Wojciech także zawdzięcza jej swoje chrześcijaństwo, bo jego ojciec był jeszcze wtedy poganinem, chociaż człowiekiem bardzo sprawiedliwym. Święty, aby niestrudzenie głosił Ewangelię wszystkim narodom, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkie narody świata, aby Jezus Chrystus, Król Pokoju, zjednoczył je przez prawdziwą miłość. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszego biskupa Juliana, aby Duch Święty wspomagał go w prowadzeniu wiernych do Boga. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za ofiarodawców i budowniczych tego kościoła, aby Pan Bóg wynagrodził ich wysiłki podjęte dla Jego chwały. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za tych, którzy nie wierzą w Chrystusa, aby krew męczennika wyjednała z nim światło wiary. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy własnym życiem świadczyli o Chrystusowej pracy i miłości. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże, któryś jednoczyłeś wiele narodów, wyznawając Twojego imienia, spraw za wstawiennictwem świętego Wojciecha, aby wszyscy chrześcijanie zachowali jedność wiary w sercach i miłość w uczynkach przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
powstania. Pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański, niech za
abyśmy zostali miejscem świętego Wojciecha, trwali w prawdziwej wierze i wyznawaniu słowami i uczynkami, który żyje i króluje na wieki wieku. Będziemy później pogłębiać wiarę Twoich dzieci, dawać dobry przykład
chrześcijańskiego życia. Jako wierni w swojej parafii będziemy wypełniać praktyki religijne, będziemy pomagać w budowie nowego kościoła. Bogu za wszystko dzięki składamy. Dziś nastał szczęśliwy dzień. Spełniło się to, o czym twoje serce, drogi proboszcz, marzyło. Jaką misję dał ci Bóg kochany, tyle darów składając w ręce. Więc spełnił, księże, te boskie pragnienia. To są nasze najszczersze życzenia. Thank you.
usłab Jezu drogi. Wszystko serce Twego kraju, niechaj skarbem Twojej drogi na wielkiego posiadają. Za swe łaski dziękuję. Z tyłu. Się zaprowadzi, gdzie mamy jechać? Gdzie mamy na chybanie. On nie. Do Szyman? Do Szyman. Szyman, do Szyman. Bo ja nic nie mówię. Do domu. No nie. Nie co robię. No to chodźcie, jedziemy. Odzia. To podziew do tego pustu. Czaj. Dziękuję.